Chwabą. Ja tak sobie pomyślałem o takim że myślę sobie, że w sumie to mamy wielki przywilej tego, że możemy słuchać takiego słowa, że mamy czyste słowo posłane od Boga do nas, które Pan nam daje, żebyśmy mogli robić to, co Pan do nas mówi, żebyśmy mogli wykonywać to, co Bóg do nas chce i będziemy zbawieni. I teraz oni mieli takie doświadczenie, że oni żyli koło Pana Jezusa, ci ludzie. W sumie mnóstwo ludzi w Izraelu chodziło koło Pana Jezusa i tutaj Jezus tak to opisuje coś takiego, że jadaliśmy, pijaliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. I że ci ludzie w sumie oparli się na tym, że oni po prostu jakoś tam w sumie nawet jadali i pijali. Byli razem z Panem Jezusem, ale nie robili tego, co On do nich mówił. Tak to widzę w sumie. Tak sobie myślę, że takie doświadczenie, jak każdy z nas w sumie był w szkole i było takie doświadczenie, że jacyś tam uczniowie, powiedzmy, na przykład zaczynali ściągać. I wtedy o wiele łatwiej było dołączyć do większości, która pokazywała prostsze rozwiązanie, że nie trzeba jakby uczciwie tam przyłożyć się i zrobić tak jak powiedzmy tam nauczyciel zadał, tylko jak się zobaczyło, że można jakoś oszukać po prostu, można jakoś się wykręcić i jakoś inną drogą sobie załatwić na tamten czas, powiedzmy, dobre oceny, to łatwiej dużo było się przyłączyć do tej większości, która wybierała tą szeroką drogę, żeby po prostu nie być w pełni uległym, powiedzmy, temu nauczycielowi, tylko oszukiwać go tak naprawdę. I ja myślę, że właśnie na tym to tak polega, że Jezus o tym mówi, że w sumie wielu ludzi koło Niego chodziło, tutaj chodzi, wielu ludzi koło z Nim rozmawia, może spożywa, ale tak naprawdę wśród tych wszystkich ludzi niewielu wykonuje to, co On mówi, czyli niewielu przykłada się, żeby stabilnie wykonywać to, co po prostu On do nich mówi. I ja myślę, że właśnie my mamy takie doświadczenie, że w sumie to myślę, że nie mogliśmy trafić do lepszego miejsca w tym kraju, żeby słyszeć takie słowo. I powinniśmy się przyłożyć, żeby stabilnie wykonywać słowa, które słyszymy od Pana dane nam. Niech Pan pierwej mi pomoże, żeby tak żyć stabilnie i zawsze się słuchać. Amen.